którym docelowo zawsze zaczynamy tak naprawdę i za chwilę zobaczymy, czy zadziała tym razem, bo ostatnio nie zadziałało. Transmisja dla tak zwanych leniwych. Zawsze się śmieję na Facebooku. Tak więc dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Śpią, ludzie śpią. Mikołajkowy wieczór. Halo, halo, halo. Słyszycie nas? O, ktoś już, coś dobra. Pisze. Ktoś już, się coś obudził. No, nikt nie chciał się odezwać w Mikołaja pierwszy. No właśnie. Musicie, widać i słychać. Dzięki Grzesiek właśnie, bo żeby nie było, że my zaczynamy gadać i gadamy sami do siebie. Tak, bo to wtedy szkoda naszego gadania, bo możemy sobie pogadać sami do siebie, ze sobą nawet, nie? Tak. Na tym, tak kiedy wiem. Indziej. Kiedy indziej. No dobra, słuchajcie, tak nas widać i słuchać i słychać, to witamy Was w trzecim z cyklu webinarów Kodi Roki, tak? I teraz tak, te osoby, które pominęły poprzednie webinary, to ja postaram się za chwilę podesłać Wam linki, żebyście mieli do nich dostęp. Natomiast dzisiaj słuchajcie, i poprzednio było w ogóle zdarzenia, emocje i tam funkcje z błyskawicy, a dzisiaj będzie, słuchajcie, o wyglądzie i o dźwiękach. Ja zajmę się wyglądem jako ten, jako płeć brzydka. Na ten, tak? Myślałam, że powiesz jako ten lepiej wyglądający. Albo tak jako ten taki, wiecie, bo dzisiaj trochę świątecznie się stwierdziliśmy, że wprowadzimy to, więc ja zajmę się wyglądem, a Jola zajmie się muzyką. I taki podział dobra. Sobie dzisiaj zrobiliśmy. Natomiast słuchajcie uważnie, bo na koniec tego webinaru będzie zadanie, gdyż mamy dla Was nagrody. Mamy dla Was nagrody i dla tych, którzy mają Kodi Roki, będzie to zestaw dodatkowych czynników do robota, do wygrania. A dla tych, którzy tego Kodi Roki nie mają, słuchajcie, to wtedy czujników Wam nie wyślemy, bo po co? Chyba, że będziecie chcieli. Ale mam taki fajny głośniczek, który chętnie Wam wyślemy, tak, na firmie jest, leży sobie w Szczecinie, ja już go widziałem i czeka na kogoś, ja kto może pójść, ona też ma, korzystamy, używamy, dokładnie, wiecie, że można je sterować, mogą grać stereo, również testowaliśmy, tak, więc słuchajcie, taki głośnik Bluetooth też będzie można właśnie wygrać, lub zestaw czujników do Kodi Roki o takiej zabawnej nazwie, zabawny dotyk, które pozwalają właśnie podłączyć do robota różne rzeczy i za pomocą ich grać. Dlatego też dzisiaj o muzyce. A może dlatego też wybór takiej nagrody jako dodatkowych czujników do Kodi Roki. Ale słuchajcie, nie przedłużając już, zostawiam Was z Jolą. Ja pojawię się troszeczkę później, żeby wprowadzić swoje kwestie. Tak więc wygodnie się rozsiądźcie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to pamiętajcie, możecie pisać śmiało na czacie. Dobra, to teraz taki mały wstępik ode mnie. Już udostępniam Wam mBloka. Kochani, dzisiaj, tak jak powiedział Sylwester, wygląd i głośnik. No, te dwie zakładki, chcę Wam powiedzieć, są bardzo wdzięczne i bardzo dźwięczne, bo one są po prostu uwielbiane przez dzieciaki i mogę Wam szczerze powiedzieć z doświadczenia, że już u tych najmłodszych możecie jak najbardziej wykorzystywać. To jest świetna zabawa, szczególnie to rysowanie po ekranie, co później pokaże nam Sylwester. Jeżeli chodzi o taki ogólny zastosowanie tych dwóch zakładek, to chciałabym, żebyście tylko zwrócili uwagę, zanim opowiemy Wam o nich bardzo dokładnie, że w tych zakładkach wszystkie klocki wyglądają podobnie, czyli mogą być takimi samodzielnymi klockami, jeżeli są podłączone do tych zakładki zdarzenia, ale tutaj na przykład w wyglądzie mamy jeden klocek, który się różni i który idealnie pasuje właśnie tutaj do kontroli, a w głośniku także jest jeden klocek, który różni się od pozostałych i on idealnie nadaje się tutaj do zagnieżdżenia, jak to się mówi, wyrażenia. Potem dowiecie się, jak to fajnie wykorzystać i jak to z dzieciakami opracować. Przy omawianiu naszych kolejnych zakładek, przy kolejnych webinarach staramy się wykorzystywać wiedzę z poprzednich, więc jeżeli pracujecie z dzieciakami
od razu po naszych webinarach wykorzystujecie tą wiedzę, to pamiętajcie, że to jest też troszeczkę takie utrwalenie. Też pewnie zauważyliście i o tym też mówiliśmy, że głośnik i wygląd pozwalają nam stworzyć taką, są takim elementem składowym emocji, czyli emocje to było właśnie wygląd, coś się wyświetlało, to był głośnik, czyli coś dźwięczało i jeszcze była dodatkowa akcja, czyli zobaczcie, jak już prowadzicie dzieciakom te dwa, głośnik, wygląd, to już możecie właśnie pomyśleć nad stworzeniem własnej emocji. I wasz Cody Rocky będzie duszą towarzystwa, bo będzie nie tylko dobrze wyglądał, ale też będzie świetnie brzmiał. To teraz nic innego nam nie pozostaje, jak przejść do oczywiście zakładki wygląd, którą pokażę wam, jak ją dobrze wykorzystać, oczywiście niezastąpiony Sylwester. Mam nadzieję, że wy swoje mbloki macie już odpalone, wszystko podłączone, żeby tylko to testować. O, Sylwester już z nami. Tak, ja udostępniam swój ekran. Oj, chyba coś. Czekajcie. Widzę, że jakieś problemy, przynajmniej u mnie. Z przeglądarki przynajmniej tak wyskoczyło. No dobra. Powinno być widać, słuchajcie. Tak jak powiedziała Jola, zajmujemy się dzisiaj wyglądem i będziemy jakby omawiali kilka takich podstawowych zagadnień, jeżeli chodzi o ten wygląd i kilka takich, powiedzmy, postawiłem sobie kilka celi do spełnienia. Pierwszy to będzie taki, żeby zaprogramować robota tak, aby po uruchomieniu przez 10 sekund wyświetlał jakiś rysunek przedstawiając jakieś zwierzątko. Jest to forma zabawy, na przykład w klasie, tak w szkole bawimy się w coś takiego jak co narysowałeś i pokazujemy rysunki, dzieciaki sobie odgadują albo rysujemy na przykład coś w powietrzu i wtedy to ta osoba odgaduje, a tutaj spróbujemy pokazać to na naszym Codim Rocky. Tak więc słuchajcie, kategoria wygląd posiada kilka klocków, z czego trzy pierwsze bloki odpowiedzialne są dokładnie za to, co będzie wyświetlane na ekranie, tak zwane rysowanie. Pierwszy blok odpowiada nam za pokazywanie właśnie czegoś przez jakiś czas, drugi blok pokazuje nam to stale, a trzeci blok jeszcze, słuchajcie, dodatkowo pokazuje dany obraz, który będzie zaczynał się w danym punkcie. Za chwilę o tych XY wam opowiem, ponieważ jak przyciągniemy sobie ten pokaż obraz, tak, przez ileś tam sekund, to zaraz będziemy tym blokiem się bliżej zajmować. I tak, słuchajcie, jedną sekundę zmieniamy na 10, ale od razu, słuchajcie, nie martwcie się, przypominam, że taki kod nie będzie działał. Dlaczego ten kod nie będzie działał? Ponieważ nie mamy żadnego bloczku inicjującego, czyli tak zwanego bloczka z kapeluszem i chociażby, słuchajcie, takim blokiem może być, kiedy Cody uruchomi się. Jesteśmy w trybie wyślij, tak więc kod będzie przesyłany do Codeya. I teraz, słuchajcie, najważniejsze, jeżeli jeszcze nigdy wcześniej nie próbowaliście rysować własnych obrazów i wyświetlać ich na robocie, to teraz jest właśnie ten moment, kiedy pokażę wam coś. W momencie, kiedy bierzemy różne bloki, to część ich rzeczy jest edytowalna, tak zwana w środku. Zobaczcie, tę sekundę zmieniłem na 10 sekund, natomiast jeżeli kliknę tutaj na ten obrazek z domyślnymi oczyma, to pojawia nam się edytor obrazów. I ten edytor obrazów, zwróćcie uwagę, oznaczony jest punktami do 15 i do 7, tak? Tak jak oś X jest pozioma, oś Y pionowa, to tak te punkty tutaj są oznaczone. Mamy od razu kilka, słuchajcie, gotowych obrazów, które możemy wybrać, albo możemy narysować coś własnego. Natomiast na początek omówmy sobie menu, które widzimy po prawej stronie. I jest to między innymi właśnie pisak, który odpowiada za rysowanie. Pod spodem tego pisanka jest gumka. Tym pisakiem, zobaczcie, jeżeli kliknę na daną diodę, to ona się zapali, a gumką, jeżeli zrobię to samo, to ta dioda zgaśnie. Mamy potem usuń wszystko lub chociażby
chowanie tej linijki, tak żebyśmy tego nie widzieli lub widzieli. Daną grafikę, jeżeli coś narysujemy, spróbuję coś szybciutko narysować, takiego przykładowego, możemy sobie zapisać, wtedy pojawi się ona u spodu w naszym katalogu. Zobaczcie, tak to wygląda. Ok? Który jest w stanie nam pokazać wszystkie grafiki po kolei, jakie mamy dostępne. Natomiast rozmawialiśmy o tym wcześniej. My potrzebujemy co? Jakie zwierzątko narysować? Może ja nie jestem jakimś artystą, jeżeli chodzi o rysowanie, ale spróbuję coś dla was wykonać takiego i będzie zagadka. Mam nadzieję, że mi się uda. Powiem szczerze, nie ćwiczyłem tego w domu. Co to może być? Ktoś zgadnie? Krab, o, to jest bardzo ciekawy. W sumie, czemu nie? Okej. Okay. Jeszcze jakieś pomysły? Robot? Nie, ale to takie zwierzątko mieliśmy narysować. Ja w międzyczasie podłączę Kodeja. Zobaczymy, jeszcze zobaczymy, może ktoś coś na Facebooku. Renifer, o, to by było ciekawe, aczkolwiek nie, Renifer na pewno. Okej, okay. To ja podpowiem, słuchajcie, albo zgadujcie, a ja przemieniam kamerkę na robota, tak żebyście mogli zobaczyć. Czekajcie, nie tu ta kamera. Tak, żebyście mogli zobaczyć kodę. Ja go podłączyłem po kablu, natomiast słuchajcie, to miała być żaba. A przynajmniej tak mi się wydaje, że tak by wyglądała żaba. Zobaczcie tutaj takie nogi, pulchna, oczy. No taka inwencja, ale mówię, biologiem nie jestem. Jeżeli nie przypomina żaby, to i tak nic nie szkodzi. Natomiast słuchajcie, teraz co musimy zrobić? Przede wszystkim, jak już mamy gotowy ten obraz, zobaczcie, że domyślnie on się tu zmienił, no to wgrywamy go do robota. Czyli po pierwsze, klikamy połącz, łączymy z robotem, klikamy wyślij. No i możemy pokazywać obrazek innym. Halo, zgadnij, co to jest? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda teraz na Kodeju. Nie wiem, czy koniecznie, że żaba. I zobaczcie, pokazało się nam tylko przez 10 sekund. Oczywiście możemy zmienić ten domyślny bloczek z kapeluszem i możemy na przykład inicjować pokazywanie się danego obrazka poprzez użycie danego przycisku, na przykład A. Tym razem, zobaczcie, ekran jest pusty, klikamy A, pojawia się obrazek. Za 10 sekund ten obrazek zniknie. Pierwsze nasze zadanie, słuchajcie, mamy za sobą, ale nie wiem, czy wiecie, bo Kodi Rocky potrafi wyświetlać coś więcej niż tylko stałe animacje. On potrafi, stałe obrazki, on potrafi wyświetlać animację. No i teraz słuchajcie, jak zrobić taką animację w Kodim Rocky? Spróbujemy coś sobie teraz zanimować. To A może zostać przyciśnięte jako blok inicjujący, a ja zrobię tak, że żaba jest piękna, albo i nie, krabożaba na przykład, natomiast ja teraz tą żabę usunę, wyczyszczę sobie ten ekran. I słuchajcie, spróbuję zrobić taką animację, co może być. Na przykład widziałem takiego pędzącego królika, później może go pokażę, natomiast spróbuję zrobić animację pokazującą taką najprostszą drogę kropki. Albo węża na przykład. Pamiętacie takiego węża ze Snake'a, który zjadał kropki? O, to byłby dobry pomysł. Wąż ze Snake'a. To słuchajcie, rzucimy sobie kropkę. Tak, zacznijmy od węża. To będzie nasz wąż. Taki
potrójny, tak? Rzucimy sobie kropkę tu. Może kropkę tu. Kropkę tu. OK? I teraz tak. Żeby animacja była w miarę zanimowana, to ten czas musimy z tych 10 sekund skrócić. Ja zaproponuję, żeby to było pół sekundy. A i to, słuchajcie, mogę to teraz wgrać. Mogę to nawet puścić i zobaczycie tylko coś takiego. To oczywiście jest za małe, więc ja spróbuję zrobić tak teraz. Duplikuj. Zduplikowałem sobie ten plik. Wchodzę z powrotem w edycję i ten mój wąż będzie rósł. I znowu zrobię. Duplikuj. I znowu ten mój wąż będzie rósł. Duplikuj. Wąż się połączył, a to może nawet już pójść tu. Duplikuj. Wąż idzie tu. Duplikuj tu. Duplikuj tu. Trochę mi się tego powoli narobiło, ale idziemy dalej. Tak jak animacja, klatka po klatce to robimy. Okej. Trochę ten mój wąż urósł, ale w sumie powinienem mu ogon jeszcze zabierać. Co? Jak myślicie? Skoro już poszedł tutaj, to tu powinienem ten ogon mu tam troszeczkę skrócić. Tu tym bardziej będzie takie bardziej charakterystyczne, że on się nam gdzieś porusza, tak? OK. No i zobaczcie, słuchajcie, mam tych bloczków już kilkanaście, wgrywam to do robota i zobaczmy, czy ten kod zadziała. Widzieliście? Co prawda animacja dość prymitywna, natomiast pokazująca to, że jesteśmy w stanie za pomocą właśnie takiego zmieniania obrazków zrobić coś animowanego. Jeżeli weźmiemy sobie tylko, poczekajcie, to będzie tu gdzieś. Możemy wziąć sobie z przykładów, tylko poczekajcie, dawno nie korzystałem z przykładów, więc zapomniałem, gdzie one tam się nam, chyba tutaj, przykładowe programy, o, ukryły. I pokażę wam taką inną animację, już zrobioną bardziej profesjonalnie, właśnie biegającego królika. Ona została zrobiona w ciut bardziej zaawansowany sposób, którego nie będziemy tutaj opisywać, natomiast mam nadzieję, że to widać. Takiego królika możemy właśnie, słuchajcie, uzyskać. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko jasne, jak do tej pory. Idziemy dalej, czyli po takiej animacji możemy tworzyć coś więcej, coś dalej. Tak, możemy, słuchajcie, nawet spróbować zrobić taką animację za pomocą przesuwania danego obrazka w osiach X i Y i wtedy ten obrazek będzie się przesuwał, tak? Okej. Po animacji, słuchajcie, proste zadanie, już powinniście to też potrafić. Programujemy każdy z przycisków tak, żeby były
trzy różne obrazki, które będą kojarzyć nam się z Mikołajkami. Tak więc wyciągamy blok inicjujący, wyciągamy nasz wygląd i na przykład słuchajcie, na pierwszym obrazku, co może się kojarzyć, co moglibyśmy, pomóżcie tutaj narysować, co by kojarzyło nam się ze świętami nadchodzącymi, ewentualnie z Mikołajem. Prezent. Jola podpowiada, ale takie proste strasznie. Dobra, zaczynamy z pierwszą rzeczą. Słuchajcie. O, i poleciałem za daleko, ale słuchajcie, to jakby nie jest problem, jak widzicie. Ciekawe, czy to będzie wyglądać jak prezent z kokardą. Dobra, co teraz? Kolejna użyteczna funkcja. Prawym przyciskiem klikamy duplikuj. Zmieniamy A na B i obrazek tak samo, słuchajcie, teraz możemy spróbować na przykład go zmienić sobie na choinkę. Nie, to będzie za mała choinka, to chyba jednak damy trochę więcej. Nie, to chyba też tak nie pójdzie. Moje zdolności do rysowania są średnie, więc może tak spróbuję. O. Teraz będzie bardziej wyglądała jak choinka, chyba. Powiedzmy, choinka. No i na przykład przycisk C, cukierek. Taki grubszy niech będzie. Taka główka cukierka i zobaczcie, wgrywam to do kodeja. I w ten sposób możemy bawić się z uczniami, żeby zakodowali różnego rodzaju obrazki na robocie, które będą później pokazywać, a na przykład druga osoba będzie odgadywać na przykład, słuchajcie, nazwy po angielsku. No dobra, umiemy już zrobić podstawowe obrazki. Spróbujmy wykorzystać ten ekran do czegoś bardziej zaawansowanego. Propozycja jest taka, aby teraz spróbować zaprogramować kodeja tak, żeby po wciśnięciu przycisku, któregoś z przycisków, na przykład może być to przycisk C, czyli jego nos, wyświetlał, jaki aktualnie ma ustawiony poziom głośności. Poziom głośności może nam się przydać przy później zabawie z Jolantą, która będzie pokazywała, jak kodejem wykonywać różne piosenki, grać różne melodie i tym podobne. Więc to wszystko sobie wyrzucamy. Zostawiam sobie przycisk C. To też, słuchajcie, wyrzucamy. I teraz tak, oprócz tych grafik, które wam pokazałem, Kodi Rocky potrafi także wyświetlać różne parametry. Mówiliśmy o tym, że jest w stanie na przykład pokazać tekst, tak, czy jest w stanie zapalić albo zgasić konkretną diodę. Zobaczcie, jeżeli zrobię tak na przykład 1:1, to zobaczcie, co się zadzieje. I od razu będziecie wiedzieli, gdzie jest pozycja X1 i Y1. Widzicie? Jeżeli wezmę, pamiętacie, X-ów było 15, Y-ów było 7. Zmienię to tak, wyślę do robota. To, mam nadzieję, że to widać, tą kropkę, to pojawiło się na przeciwległej stronie robota. Natomiast Kodi Rocky wyposażony jest w wiele różnych czujników. Czujniki znajdziemy w kategorii czujniki. Jest tam między innymi, słuchajcie, taki czujnik jak co? Głośność. Albo, słuchajcie, jest też taki czujnik jak wartość potencjometru. Wartość potencjometru jest to
nic innego jak to, jak głośny będzie Kodi nam wykonywał różne czynności. Potencjometr schowany jest tutaj, ten pokrętło potencjometru, tak, ustawiający naszą głośność i spróbujemy sobie to zrobić tak, że będzie to nam wyświetlane. Spróbuję to zrobić tak. Na ekranie powinniście widzieć. Teraz w tej chwili wartość potencjometru wynosi 100. Systematycznie zmniejszam, a ta wartość nam się zmniejsza. OK. Widzimy to na ekranie, nie widzimy tego na Kodeju. Jak możemy to zrobić tak, żeby, słuchajcie, zobrazować tą głośność, tą wartość potencjometru, a domyślnie później też głośność na przykład Kodeja, czyli mierzenie siły głośności na ekranie. Wyciągamy sobie ten bloczek, przyda nam się za chwilę. Wracamy do naszego wyglądu. Wybieramy pokaż, pamiętacie? Gdybyśmy to tak dołączyli, wtedy Kodi pokaże nam napis. Natomiast jeżeli tą wartość potencjometru zagnieżdżę, czyli wsadzę jeden bloczek w drugi, do klocka pokaż i nacisnę ponownie, to pokazuje nam wartość potencjometru. Zwróćcie uwagę, ja teraz ją zmniejszę. Na ekranie widzimy, że jest 75 komputera. Na robocie widzimy, że jest 75. Ja mogę sobie ją nawet, słuchajcie, schować, tak żebyście nie widzieli już na ekranie. Zmieniam wartość potencjometru. Naciskam. Już jest 44. Podobnie możemy zrobić z innym czujnikiem, czujnikiem głośności. Czujnik głośności określa nam, jak bardzo duży jest hałas, natężenie hałasu wokół robota, ponieważ on ma wbudowany mikrofon. Spróbujmy w takim układzie zrobić teraz. Zobaczcie, teraz będzie 3,8, natomiast jeżeli pstryknę i będę pstrykał koło niego, tak, czy hałasował i spróbuję jeszcze raz nacisnąć przycisk, wtedy powinna być większa. O, teraz wróciło, ale... O, było nawet przez chwilę, tak? Ewentualnie, jeżeli krzyknę do niego, to też powinniście słyszeć. Doszliśmy do tej głośności 14. Tak więc ekran nie tylko pokazuje obrazki stałe, nie tylko pokazuje nam animacje, ale jest w stanie nam także pokazywać różne dane, które Kodi Rocky za pomocą swoich czujników zbiera. Ostatnia rzecz ode mnie to będzie, słuchajcie, zmiana tej regulacji głośności, tak, regulacji wartości potencjometru poprzez, słuchajcie, przyciski A lub B. Dobra. Okej. To spróbujemy tak. Przycisk C najpierw będzie nam ustawiał tą wartość potencjometru, tak, na 50%, czyli spróbujemy użyć teraz, słuchajcie, innego bloku, co będzie nam potrzebne. Będą potrzebne nam wyrażenia, czyli troszeczkę matematyki. Widzicie? Mamy tutaj równa się, takie coś. Mamy także naszą głośność, która może być równa się, ale mamy zupełnie inny nawias niż do tej pory. Co potrzebujemy w takim układzie? Potrzebujemy, słuchajcie, czekaj, aż to może nie tutaj. A nie tu.
Poczekajcie, to nawet nie tym warunkiem, bo ja się chwilowo zapętliłem. O, mam, tu. To będzie inna głośność. To wyrzucamy, żeby to osiągnąć. Czyli słuchajcie, ustawiam sobie tą głośność na 50%. I teraz tak, bierzemy kolejną głośność i potrzebujemy kolejnych bloków, czyli kiedy przycisk A wciśnięty i jeszcze jeden, kiedy przycisk B wciśnięty. Jeżeli przycisk A wciśniemy, dajmy na to, że tą głośność zmienimy o 5, a jeżeli przycisk B wciśnięty, to wtedy tą głośność zmienimy o minus 5. Sprawdźmy w takim układzie. I jeszcze może tą głośność byśmy sobie pokazali, tak? Która jest schowana tutaj w głośniku, bo ja pokazałam z czujnika, ale jeszcze tutaj w takim układzie zrobimy tak. Tak, żebyście widzieli za każdym razem, spróbujemy w takim układzie zrobić sobie, może tak, jesteśmy w trybie live, czyli po kliknięciu zielonej strzałki pokażemy sobie głośność. W tej chwili jest 100%. No to spróbujemy w takim układzie ją obniżyć o 5. Naciskamy B, sprawdzamy 95. O B, sprawdzamy 90. Wyklikam kilka razy, sprawdzamy zieloną flagą. Jest to 65. I teraz słuchajcie, żeby się nie pomyliło, zobaczcie, że drugim razem wziąłem tą głośność z kategorii głośnik tutaj, a pierwszym razem wziąłem tą głośność tutaj z tej kategorii. Jako wartość potencjometru, tak? Słuchajcie, to jest dokładnie ten sam czujnik, który jest używany, ponieważ tutaj tak naprawdę głośność ustawiamy tym potencjometrem, czyli tym, co pokazałem tutaj, tak? Jak głośno ma nasz kod i roki domyślnie grać. Więc zarówno wartość potencjometru, jak i głośność domyślnie pełnią funkcję tego, jak głośno będzie kod grał. Natomiast samą wartość potencjometru w przyszłości możemy przypisywać do sterowania różnymi innymi rzeczami, nie tylko głośnością. Czy na wszystko są co najmniej dwa sposoby? W programowaniu tak naprawdę jest kilka sposobów zawsze rozwiązania z reguły takich rzeczy, nie tylko jeden. Tak więc warto o tym wiedzieć. Przy głośności, tak jak mówię, decydujemy bezpośrednio o tym, jaka jest głośność tutaj w środku robota, natomiast wartość potencjometru to będzie dokładnie ten sam czujnik. Okej, słuchajcie, ode mnie to wszystko i poproszę Jolę teraz, żeby mnie zastąpiła, ponieważ ona jest muzyczna, może bardziej niż ja. O nie, ja jestem bardzo niemuzyczna, dlatego mam tu całą masę ściąg. A masz ściągi, ale nie przejmuj się, bo ja też jak pisałem jeden ze scenariuszy związany z muzyką, przekleję się. Ja jestem bardzo niemuzyczna, ale moje dziecko jest muzyczne, więc tutaj było moim konsultantem. Na szczęście ma geny po ojcu i coś tam słyszy. Jak ja to mówię, mi słoń na ucho nadepnął i jeszcze nie chciał zejść. Więc, ale właśnie dla takich ludzi jest właśnie Kodi świetnym pomocnikiem do nauki muzyki. O tym chciałem właśnie powiedzieć, już się wyłączam, że nie trzeba być geniuszem muzycznym, naprawdę, słuchajcie, za pomocą Kodi Roki i prostych takich zrozumieniach, tak, który, o tym opowie za chwilę Jola, tak, który klawisz i który dźwięk jest jaki i podstawowej wiedzy muzycznej jesteście w stanie odgrywać na Kodeju różne piosenki, tak, i je z dzieciakami pisać. I jest to dość dużo frajdy, bo tak naprawdę nawet zapisu nutowego nie trzeba znać do końca, żeby to robić. I o tym właśnie teraz powie Jola.
Dokładnie. Już tutaj zaraz Sylwestra mi udostępnię i pokażę wam mojego M-bloka. Kochani, najważniejsze, co dla mnie tutaj potrafi Cody Rocky, to jest właśnie znajomość gamy. Bo jak wiemy, gama jest takim podstawową rzeczą w muzyce, którą trzeba znać. Ale poza tą gamą tutaj mamy też długość taktu, mamy też pauzy, mamy częstotliwość i to, co już pokazał Sylwester, tą końcóweczkę naszą, czyli zmianę głośności. I zobaczcie, przy użyciu jednego kodeja, ile można zrobić rzeczy. A jeżeli już znamy nuty, znamy tą gamę, wiemy, o co w tym chodzi, no to już możemy, tak jak powiedział Sylwester, wgrywać dźwięki, możemy tworzyć muzykę i taką prostą dzisiaj postaram się wam pokazać, ale najpierw warto pokazać dzieciakom, jak tej gamy się nauczyć. Oczywiście zaczynamy od naszego zdarzenia. Ja lubię używać tych, kiedy przycisk naciśnięty, bo mogę mieć wpływ na to, kiedy on zacznie grać. To jest bardzo ważne przy właśnie odgrywaniu dźwięków. Jeżeli chodzi o naszą gamę, to gama jest tutaj, zagraj nutę. Tu mamy takie rozwinięcie i już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim, jak wiemy, gama składa się z 8 dźwięków. Nie żebym była jakimś tam super muzykiem, ale mam tutaj ściągę. I to są dźwięki C, D, E, F, G, A, H, C. I jaka różnica tutaj w kodeju nam się pojawi, żebyście się nie zmartwili, od razu tłumaczę. Mamy tutaj oznaczenie zamiast H, mamy B. I sama zaczęłam się nad tym zastanawiać, dlaczego tak jest, więc już śpieszę dla was z wyjaśnieniem. Jest tak, ponieważ dźwięk H w niektórych krajach, w większości krajów jest oznaczany literą B, która w pozostałych oczywiście oznacza to, że H jest obniżony przez bemol. To jest moja czysta recytacja. Myślę, że muzycy tutaj by więcej wytłumaczyli, ale Cody Rocky w klasach 1-3, te wszystkie tutaj parametry muzyczne, które oferuje, to jest naprawdę świetna paleta do wprowadzenia. I nasza gama, od razu tutaj przy wprowadzaniu tej gamy, możemy sobie powiedzieć o długości dźwięku, czyli o takcie. I mamy, pewnie doskonale to wiecie, ja tutaj się posłużę moją ściągą, mamy oczywiście całą nutę, pół nutę, ćwierć nutę, ósemkę, szesnastkę, tam 32 i tak dalej, i tak dalej. I właśnie Cody pozwala nam pokazać to, czy ta nuta, którą gram, to jest cała nuta i wtedy zapisuję jeden takt, czy jest to pół nuta, wtedy zapisuję 0,5. Pamiętajcie, tutaj przy wpisywaniu w M-bloku nie ma przecinków, jest kropka. Ćwierć nuta to jest oczywiście 0,25, a jak chcę zrobić ósemkę, no to dalej dzielę 0,125 i Cody Rocky nam to wszystko uwzględni. Ja będę korzystać z takiej najbardziej tutaj popularnej formy, czyli ćwierć nuty, 0,25 taktu i zaczynam oczywiście od nuty. I wprowadzanie gamy to jest świetna nauka do duplikowania. Zobaczcie, jest 8 dźwięków i ja 3 ruchami zrobię te 8 dźwięków. Tadam, 3 ruchy. Żeby wytłumaczyć uczniom, na czym polega to duplikowanie. Duplikuję to, co zaznaczam, odkąd zaczynam. Jeżeli chcę tylko 3, to odtąd. Jeżeli chcę 8, to odtąd. Tak, zaraz zobaczycie, jak dalej będę to wykorzystywać. Czyli zaczynamy od C, następnie, skoro mamy C4, to mamy D4, później już przeskoczyłam na E. Do czego namawiam? Do tego, żeby pozwolić uczniom bawić się gamą, bo jak widzicie, tutaj mamy różne oznaczenia, no nie tylko literowe, no bo wiadomo, gama to się zmienia, ale mamy też różne cyfry. I zachęćcie uczniów do sprawdzania, czy słyszą różnicę. Mam tu dobrze C, D, E, F, G, A, B, C. Tak, myślę, że powinno być dobrze. Łączę się z moją, dzisiaj tutaj Adam zamiast Cecylii. Dobra, zobaczymy, jak mi się. Ja oczywiście jestem fanką tutaj tego, oczywiście trybu wyślij. Wysyłam. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja dzisiaj nie muszę za bardzo tutaj pokazywać. Zostaje słuchanie. Widzicie, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jeżeli chcę, żeby to dłużej trwało, te dźwięki, żeby były lepiej słyszalne, oczywiście daję po
jednym takcie, albo po pół, czyli po półnucie. I jeszcze raz mówię, zachęcam do tego zabawy gamą, także na przykład w ściszanie tej gamy, bo jak gramy jakiś dźwięk, to te opcje, które pokazywał Sylwester, które widać, można też fajnie usłyszeć. Zobaczcie, ja sobie zduplikowałam i zmieniam głośność. Najpierw oczywiście ustawię ją sobie na maksa, a później ją zmienię o minus 20, tak? I zobaczymy, jak to będzie słychać. Zobaczcie, jak to przez to duplikowanie, jak to szybciutko się dzieje. Wysyłam i znowu przycisk A. I tak można to w nieskończoność ściszać, aż będzie w ogóle niesłyszalne. Co jeszcze z tym taktem, żeby dzieciaki lepiej słyszały? Możemy ten dźwięk właśnie pokazać, jeden dźwięk oczywiście wybrany przez naszych uczniów, możemy pokazać właśnie z różną długością taktu, szczególnie kiedy mówimy o całych nutach, półnutach, ćwierćnutach. Ja dla Was też w mojej cotygodniowej karcie pracy przygotowałam oczywiście też takie zadanie związane z tymi taktami, z łączeniem nas, cała nuta, ile to taktu, półnuta, ile to taktu, ale myślę, że Wy też macie świetne sposoby na to, żeby takie muzyczne pojęcia wprowadzać, a Kodi Roki będzie świetnym urozmaiceniem, na pewno muzyka nie będzie nudna. Zobaczcie, o, tutaj o pół taktu, a tu o 0,25. Wysyłam do mojego Kodeja i teraz każdy przycisk będzie grał tą samą nutę z różną długością. Gdzie nawet dzieciaki mogą wyklaskiwać, bo często się właśnie wyklaskuje te całe nuty, półnuty. Zobaczcie, jaka długa, B, C, króciutko, tak? Czyli bardzo w prosty sposób obrazujemy, jak wygląda ta długość. Oczywiście jak już znamy nuty, to możemy zagrać piosenkę. Dzisiaj są Mikołajki, więc gorąco polecam Wam, żebyście spróbowali w taki mikołajkowy wieczór, albo świąteczny, jak już będzie bliżej Wigilii, żebyście sięgnęli do naszych mentorowych inspiracji, do zakładki scenariusze, inspiracje, i tam mamy scenariusze Kodi Roki, i tam Sylwester przygotował świetną rzecz, między innymi świąteczną piosenkę z Kodi Roki. Musicie koniecznie zajrzeć do tego scenariusza. Ja dzisiaj dla Was troszeczkę prościej, jako że tak jak mówiłam, no nie jestem tutaj muzycznym talentem, ale przygotowałam dla Was piosenkę Panie Janie i najpierw chcę Wam pokazać, jak ona wygląda. Jak ona wygląda w zapisie nutowym. Zobaczcie, mamy tutaj, uwaga, mam ściągę, mamy tutaj ćwierć nuty i mamy tutaj półnuty, tak, te puste do góry nogami to są półnuty, tak mi dziecko to powiedziało. I zobaczcie, proste dźwięki powtarzające się, mamy tutaj je podpisane, więc nic nie stoi na przeszkodzie. A jeszcze tu mamy ósemki. Te połączone takie w trzeciej tutaj, na trzeciej pięciolinii połączone ze sobą, to są oczywiście ósemki. I już szybciutko widzieliście, jak to wygląda. A ja to przełożyłam na, oczywiście na granie z Kodejem. Tak jak cały czas mówię Kodej, bo oczywiście do grania nie jest Wam potrzebny Roki, ponieważ głośnik jest oczywiście w Kodeju. Już łączę to, tego naszego tutaj Adama dzisiaj, łączę, wysyłam i wciskam przycisk A i posłuchajcie, czy to w ogóle się nadaje. Zobaczcie, ja nawet dodam tutaj pauzy, bo stwierdziłam, jak to jest ta kreska na pięciolinii, to mówię, no to trzeba by się było zatrzymać. Nie wiem, czy dobrze myślałam, muzycy niech mnie poprawią, ale myślę, że dla dzieciaków to jest mega frajda, kiedy po prostu robot zaczyna grać muzykę. Mam nadzieję, że dobrze słyszeliście. No, myślę, że ta pauza mogłaby być troszeczkę krótsza, ale i tak mega mi się podoba. Oczywiście możecie do tego dodać jakieś efekty świetlne albo coś z wyglądu. To już zależy od Was, jak chcecie tutaj rozmaicić lekcje. Ale co jeszcze w naszej zakładce głośniki? Oczywiście częstotliwość.
także warto pozwolić dzieciakom pobawić się tą częstotliwością. W karcie pracy umieściłam też takie zadanie, w którym prosicie dzieci, aby po stestowaniu, tak jak my za chwilę stestujemy, różnych częstotliwości dźwięków, żeby dzieci poszukały w internecie, jaki jest międzynarodowy standard częstotliwości muzyki. Bo dzieci same dojdą do tego, że niektóra częstotliwość jest po prostu nieprzyjemna. I w internecie mogą znaleźć wiele informacji o tym, co to jest właśnie międzynarodowy standard częstotliwości muzyki, kto go w ogóle wymyślił. Ja sobie tutaj zmienię o 200, o 200, no dobra, 200 to coś nie przeliczyłam. Przez jedną sekundę, bo tak jak mówię, te dźwięki o wyższej częstotliwości, czy tam o zbyt niskiej, są dosyć nieprzyjemne, ale właśnie jak dzieci już znajdą ten międzynarodowy standard, mogą właśnie go tu wgrać i zobaczyć, czy ten dźwięk o takiej częstotliwości jest naprawdę dla nas no taki miły dla ucha. No i tu mamy C najwyższa, D. Widzicie? No jest ogromna różnica. Nawet ktoś, kto nie ma słuchu, tak jak ja, swoim na ucho nade mną, jest w stanie usłyszeć, że ta częstotliwość się zmienia. I tutaj takim sposobem te wszystkie tutaj dźwięki, które mogą nam posłużyć do nauki muzyki, zostały wykorzystane. Do czego często używa się właśnie to odtwarzanie krótkich dźwięków, na przykład zagraj nutę przez jakiś okres. Kiedy programujemy i zapiszemy już jakąś część kodu, często dźwięk się umieszcza na końcu jakiejś części, żeby było wiadomo, co już robot zrealizował, który algorytm już poszedł, że tak powiem, a co jeszcze nie zostało zrealizowane, albo co nie zostało zrealizowane tak, jakbyśmy chcieli. Ja tutaj zmieniam. I teraz myślę, już przyszła pora na Sylwestra, który dalej nam powie o połączeniu tych klocków wygląd i głośnik. No właśnie, słuchajcie. Jola powiedziała o dźwięku, ja powiedziałem o obrazie. A dźwięk i obraz razem przy chociażby robocie są w stanie tworzyć coś, co nazywaliśmy emocjami. Pamiętacie jeszcze emocje, o których mówiliśmy na samym początku? Już też uruchamiam swój ekran. I te emocje wam pokażę. Dobra. Pamiętacie emocje? Tych emocji predefiniowanych tak naprawdę mamy dość sporo w samym programie. Pojawiły się, też nie było ich na początku, pojawiły się one dopiero później z którąś z aktualizacji. Natomiast słuchajcie, te emocje, które widzicie tutaj, to nic innego jak wcześniej tak zwane predefiniowane, czyli ustalone przez kogoś bloki, które weszły akurat tu w tym przypadku na stałe do naszej biblioteki dostępnych kodów, dostępnych bloków. Natomiast słuchajcie, jesteście w stanie sami zrobić podobny blok z emocją lub z czymkolwiek innymi, natomiast będziemy trzymać się tych emocji, ponieważ z tym będzie też związało się zadanie do wykonania dla tych, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie i wygrać dodatkowe czujniki do Codea, albo, bo nie musicie mieć wcale Codea, żeby wykonać to zadanie, albo wygrać głośnik bezprzewodowy. Więc spróbujemy, słuchajcie, rozbić sobie na jakby takie czynniki pierwsze. Jedną z emocji może być to, słuchajcie, emocja witaj. Dobra? Spróbujmy posłuchać sobie w takim układzie, jak ona u tego Codea będzie przebiegać. Ja wrzucam obraz na robota. Widzicie, Codea, poprzedni kod jeszcze wgrany. Co mamy? A, witaj. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. On mówi hello, wyświetla jakąś animację, a dodatkowo jeszcze nam się obraca w jakimś tam stopniu. Spróbujemy zrobić podobną emocję, tak żeby zawarła się
tym jednym klocku witaj. Czyli spróbujemy zrobić coś podobnego. Zobaczymy, czy nam się uda. Może nie identyczne, ale podobne. I teraz tak. Jak tworzyć własne klocki, własne bloki w mBlock 5 dla Codeia lub dla chociażby innych robotów czy duszków? Zwróćcie uwagę, że w kategoriach, jak pójdziemy na sam dół, jest coś takiego jak moje bloki. Jeżeli na to klikniecie, to te moje bloki będą puste ze względu na to, że po prostu do tej pory żadnego własnego bloku nie tworzyliśmy. Pora zacząć. Klikamy utwórz blok i waszym oczom pojawia się taki bloczek u góry, zobaczcie, domyślny, który ma nawet w środku napisane nazwa bloczka. Tą nazwę bloczka możemy usunąć i od razu napisać witaj. I to jest, słuchajcie, podstawowy blok, który będziemy dzisiaj tworzyć. Ten blok możemy rozbudować o dane wejściowe, takie jak liczba, tekst czy wartość logiczna, albo po prostu o jakąś etykietę. Natomiast dzisiaj tego nie będę omawiał. Pokażemy wam to przy innej okazji. Na razie zostajemy z podstawowym blokiem i zobaczcie, klikam coś takiego. OK. Tu pojawia nam się blok witaj. Zobaczcie. No może nie jest identyczny, natomiast moglibyśmy to witaj zastąpić tym witaj. I teoretycznie moglibyśmy nawet to spróbować przetestować, ale jak zauważycie, nic się nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ ten blok jest pusty. Co mam na myśli przez to, że jest pusty? Ano, że wraz z tym blokiem witaj, który wyciągnąłem sobie, pokażę to jeszcze raz, tu z lewej strony, tak, pojawiło się na ekranie taki duży blok kapeluszowy, witaj. Pisze, zdefiniuj witaj. I tutaj, słuchajcie, w tym bloku będziemy układać kod, który będzie odpowiadał za to, że to witaj będzie miało jakąś wartość. Po co się to robi? Przede wszystkim po to, żeby nie układać tego wszystkiego po kolei w kodzie docelowym, więc tu ten kod dzięki temu będzie krótszy, bo to wszystko będzie zdefiniowane pod właśnie tym blokiem tak zwanym kapeluszowym, jak to Jola mówi. OK. Jak sobie przypomniemy jeszcze raz, szybciutko, kody powiedział hello, zamrugał oczami i się obkręcił. No to wyrzucamy to, wracamy tutaj, zaczynamy od dźwięków. Zobaczcie, klikam, mogę sobie powtórzyć, co teraz wykonuję, tak? Spróbujmy, żeby było troszeczkę inne. Tym razem powiadam cześć. Dobra. Trochę zmniejszę, żeby było wszystko się mieściło. Więc najpierw powiadam cześć. Co dalej? Teraz pora, żeby nam pokazał jakąś animację. Ja sobie skrócę ten czas animacji do 2 sekund. Tu będzie pierwszy obraz, tu będzie drugi obraz. Spróbujemy coś wymazać od razu. Trzeci obraz. I jeszcze czwarty. To witaj usuniemy, bo na razie nie będzie nam potrzebny. I powiedzmy, że wymarzymy sobie jeszcze ten dół. I teraz zrobimy jeszcze szybciutko tak. To wyrzucimy. A może nawet o, zduplikujemy wszystko. I to po prostu tylko to już użyłem. Odwrócimy w drugą stronę. Czyli weźmiemy to tu, tu. I będzie wyglądało to tak. Wszystko szybciutko się zmieni. Powiedzmy, że będzie taka symulacja tego, że on mrugnie. No i tam było jeszcze, że on się troszeczkę poruszył. Tak więc słuchajcie, mogę szybciutko wskoczyć do akcji i na przykład mogę, żeby się przesunął, tak skręcić na przykład w lewo lub w prawo z jakąś mocą, albo na przykład o ileś tam stopni, żeby kręcił w lewo, może nie czekaj, tylko na przykład skręć w lewo przez sekundę i później, słuchajcie, skręć w prawo
przez sekundę, przez 50%, 50%, no. Może być, niech zostanie. OK, zobaczcie, to jest ten mój klocek definiuj. Jeżeli nie miałbym tego, musiałbym to wszystko ułożyć tu pod tym kodem właściwym. OK, zobaczcie, nawet troszeczkę dość długo, to więc mogę to sobie spróbować wyedytować. Pół. Zero. I działa, tak? Naciskam przycisk A. No. A teraz robię tak. Przyklejam to do tego klocka. Definiuj. Mogę sobie nawet, słuchajcie, zrobić tak, że sobie odjadę. Gdzieś sobie go schowam, tak żeby mi później nie przeszkadzał w pisaniu tego kodu do robota. A tu podpinam tylko mały klocek. Witaj. Zobaczcie, będzie działać. Będzie działać. I właśnie w ten sposób, słuchajcie, jesteśmy w stanie tworzyć własne bloki, które później z powodzeniem będziemy używać w kodzie. Po co te własne bloki? Chociażby po to, żeby ten kod był bardziej przejrzysty, nie był taki długi, albo uwaga, też po to, żeby na przykład używać ich w kilku różnych miejscach. I teraz właśnie, słuchajcie, dochodzimy powolutku do końca. Z tym blokiem, z tą funkcją moje bloki będzie związane zadanie konkursowe. Ale najpierw dla tych, którzy nie byli wcześniej, literka dzisiejsza, tak, bo zbieramy literki, później to będzie hasło do naszego sejfu z certyfikatem na koniec tego kursu, to jest literka S. Czas na konkurs w takim układzie. Jola też się już pojawiła. Słuchajcie, jestem. Waszym zadaniem będzie, oczywiście dla osób chętnych, zaprojektować własny blok, który będzie blokiem pokazującym jakąś emocję, jakieś uczucie, którego będzie można użyć w kodeju. Tak? To tak naprawdę stawiamy na waszą kreatywność, dajcie się ponieść fantazji. Wymyślcie jakieś fajne nazwy i niech się dzieje. Stwórzcie własny blok i teraz słuchajcie, ten blok waszym zadaniem będzie przesłać mi mailem, ja swojego maila zaraz wpiszę na czacie i też od razu go powiem dla tych, którzy oglądają na Facebooku. Natomiast zastanawiacie się, ok, jak ja to zrobię? Ano, bardzo prosty sposób, słuchajcie, nawet nie musicie zapisywać całego programu i mi go wysyłać, tak? Jeżeli chcecie, możecie tak zrobić i to będzie pierwsze. Możemy zrobić tak, że sobie to zapiszemy, tylko nie tutaj, bo pokażę jako zalogowany. Jest coś takiego jak tutaj zapisz jako i wtedy słuchajcie, zapiszecie, aha, chcę bardzo się... Na swoim profilu. Tak, na swoim profilu, ale tu jest, o, zapisz na komputerze, tego szukałem. Zapisz na komputerze, nazwiecie go na przykład konkurs, tak, i zapiszecie w takim bloku, takim pliku, który możecie do nas przysłać, to jest numer jeden. Bo lub... wtedy będziemy mogli go odtworzyć od razu. Tak, wtedy będziemy mogli go odtworzyć. Albo, słuchajcie, drugi sposób, przyślecie nam grafikę. Może być to zrzut ekranu, albo uwaga, zobaczcie, jak kliknę prawym przyciskiem, to jest coś takiego jak wyeksportuj ten skrypt do obrazu. Jeżeli kliknę to, to zapiszę mi to jako PNG. Pokażę wam nawet, specjalnie to zapiszę jako PNG. I momencik, wejdę w pobrany blok z PNG i już wam to pokazuję. Zobaczcie, grafika z zapisanym skryptem i taką grafikę wtedy przysyłacie na konkurs. OK? Na mojego maila szkolnego, prywatnego albo na maila fundacji, czyli fundacja@inspiruje.me albo
do mnie na maila. Ja później to wszystko z Jolą się podzielę, czyli sylwester.zasoński@sp1sk.pl. Tak, komisja konkursowa się zbierze i wybierze. Dokładnie. I teraz uwaga, w każdym konkursie musi być deadline, tak więc dajemy Wam czas do końca tego tygodnia, tak żebyśmy mogli sobie pod koniec tygodnia w niedzielę tak siąść i te Wasze kody na spokojnie obejrzeć. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące dzisiejszego webinaru albo konkursu, piszcie śmiało. A jeszcze ten, jeszcze karta pracy, już wklejam. No, tak, tak. Dzięki za pamięć właśnie. No tak, właśnie, tak. Czegoś mi tu dzisiaj brakuje na to zakończenie. I karty pracy. I kartę pracy, a ja przyklejam kartę pracy na drugi, także na Facebooka, żeby była. Żeby wszyscy mieli. Tak, słuchajcie, tutaj, żeby wszystko było. Zakończę też udostępnianie. I chyba najważniejsza rzecz tak naprawdę na dzisiaj. Kiedy się widzimy? Widzimy się już w przyszłym roku, tak więc po nowym roku. I patrząc na nasze poniedziałki, to 3 stycznia to raczej my z Jolą będziemy jeszcze dobrze zaprogramowani, aczkolwiek będziemy chyba już pracować. Będziemy mieli emocje cały czas wgrane po prostu. Tak, będziemy mieć jeszcze wgrane emocje po Sylwestrze, natomiast słuchajcie, z tego co widzę, to jeszcze zerkam, 10. żebym nie podał złej daty, to w styczniu później mamy pierwszy poniedziałek taki, gdzie już normalnie będziemy i po wszystkich świętych i tak dalej. Słuchajcie, 10. I na 10 stycznia Was zapraszamy. Arenia bardzo dobrze mówi 14 grudnia, czyli za tydzień we wtorek, ponieważ przypominam, Monika w poniedziałki w tym roku nie może. Widzimy się z Moniką Kapuśniak. Dla tych osób, które też szkolą się z nami z Geniali, słuchajcie, na webinarze z Geniali. No i w sumie, słuchajcie, oprócz tego, że jest konkurs mikołajkowy, to dla tych, którzy chcieliby poznać lepiej Geniali, tak, to przede wszystkim zapraszamy też na te webinary z Geniali. Tam czasami rozdajemy kody na 3 miesiące Geniali za darmo. Natomiast mam dla Was, słuchajcie, taki mały prezencik dla osób, które myślą o zakupie Geniali w wersji Edu Pro. Wpisuję Wam na czacie. Poczekajcie, bo to duży mi. Tajemny kod. Tajemny kod, który daje 30% upustu na Geniali Edu Pro. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z niego teraz lub kiedykolwiek, czy może kiedykolwiek to nie, ale w przyszłości. Czym prędzej. W przyszłości jakiejś tam tak bliższej lub ciut dalszej, to słuchajcie, możecie także użyć tego kodu i wtedy też troszeczkę zaoszczędzicie. My Wam za dzisiaj dziękujemy bardzo serdecznie. Godzina minęła normalnie szybciutko jak zawsze. Zapraszamy Was w styczniu na 4. część. Tam będzie się działo, bo będzie, słuchajcie, ja tylko pokażę, na przykład będziemy takich rzeczy używać, nie? Jola, tak, myślisz? Zrobimy tak. To. Tak więc będzie pod czerwień. Dziewczyny, będzie, pokażemy Wam, jak za pomocą Kodea możecie zmieniać mecze piłki nożnej mężem. Dokładnie, na M jak miłość, czy co tam potrzeba. No nie, no ojca Mateusza jak już, Jola. No. O tak, bo teraz zmienił miasto, więc... Tak? Tak, no z tego co wiem, to już Sandomierz, wszyscy kryminaliści zostali zamknięci, więc chyba zmienił miasto, z tego co wiem. To nawet, widzisz, nawet nie wiedziałem, ale się, nie oglądam. Ja też nie. Na Radom? Nie, na Radom chyba nie. To było bardzo dobre, bo w Radomie ostatnio było jedno zabójstwo, dwóch nożowników, jedno zabójstwo i jeden pan, który 10 samochodów pod hotelem staranowo po pijanemu, tak więc miałby co robić. Pozdrawiamy Radom. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że wyjdziecie z głową pełną pomysłów po dzisiejszych i słuchajcie, zachęcam Was, bo to naprawdę konkurs jest taki, nie ma nas dużo, bo są te ekskluzywne grupy, tak więc jest spora szansa na wygraną. A kto wie, może damy też od razu czujniki i głośnik, bo na przykład nie będziemy mogli się zdecydować, tak więc słuchajcie, piszcie,
do mnie na maila lub na maila fundacyjnego. Te dwa maile funkcjonują tak i z tych dwóch maili będziemy sprawdzać później wasze prace. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ode mnie, bo ze mną tak, już nie będzie. To od Joli, bo ona na online nie będzie. Ja jeszcze się nie składam, aczkolwiek chyba, że ktoś nie wpada na dzień Ali, to również słuchajcie. Nie, no wszyscy wpadają, nie ma takiej opcji. Dużo odpoczynku. Ale póki co jeszcze Mikołaj, to może Mikołaj, jak do kogoś nie doszedł, to może właśnie przyjdzie trochę spóźniony w postaci wygranej w konkursie. Trzymajcie się i dzięki za dzisiaj.